Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce, przebywał 5 lutego w Częstochowie. Gość spotkał się z parlamentarzystami oraz szefami częstochowskich organizacji gospodarczych. No, spotkanie przede wszystkim dla mieszkańców Częstochowy. Promujemy Częstochowę w każdej możliwej okoliczności, w każdej możliwej sytuacji, przy każdym możliwym evencie. No, dzisiaj gościmy nowo mianowanego ambasadora Republiki Francuskiej z konsulem generalnym, z konsulami. No i przedsiębiorcy są tutaj zaproszeni również po to, że być może zrodzą się jakieś kontakty biznesowe. A biznesu francuskiego w Częstochowie nie brakuje. Wystarczy spojrzeć na niektóre supermarkety czy banki. Przypomnijmy, w październiku w zeszłym roku premier Beata Szydło mówiła, że Polsce bardzo zależy na dobrych relacjach z Francją. Czy ta miłość jest odwzajemniona? No, nos deux économies sont étroitement impliquées dans l'Union européenne. Nasze ekonomie są ściśle powiązane z ekonomią Unii Europejskiej. Musimy stawiać czoła tym samym problemom, to znaczy stać się konkurencyjnymi na rynku globalnym, zachowując jednocześnie wymagania socjalne. Myślę, że jest to nasze wspólne wyzwanie. À nos deux pays et je crois qu'il y a beaucoup à apprendre des deux côtés. Wizyta ambasadora była okazją do podkreślenia związków Częstochowy z Francją, które sięgają, przypomnijmy, 1990 roku. Wtedy nasze miasto podpisało umowę o współpracy z francuskim Lourdes. Takie wizyty służą bardziej wymianie doświadczeń niż nauce, podkreślał senator Ryszard Majer. Chcemy pokazać nowemu panu ambasadorowi, że ziemia częstochowska ma ogromny potencjał kulturowy i gospodarczy. Ten potencjał kulturowy, religijny, duchowy to jest oczywiście Jasna Góra, sanktuarium, ale to jest również rodzina Reszków, których groby dzisiaj odwiedziliśmy. A teraz jesteśmy w miejscu, gdzie zaprezentować potencjał gospodarczy regionu częstochowskiego, czyli spotkanie z przedsiębiorcami podczas koktajlu Regionalnej Izby Przemysłowo-Gospodarczej, która chce się pochwalić tym, co mamy dobrego. I być może ta wizyta za jakiś czas zaowocuje tym, że inwestorzy francuscy będą przyjeżdżać na teren i tu będą chcieli inwestować. A czego w sferze gospodarczej Francja może nauczyć się od Polski? Il y a des liens extrêmement anciens entre la France et la. Istnieją historyczne powiązania pomiędzy Polską i Francją i mnóstwo relacji osobistych pomiędzy Polakami i Francuzami. To jest to, co udało mi się stwierdzić jeszcze przed wyjazdem do Warszawy. Dzisiaj to, co jest ważne i nam, Francuzom, bardzo na tym zależy, to rozwinąć te relacje jeszcze bardziej, bo my jako Polska i Francja, dwa duże kraje, które mają dużą odpowiedzialność w Unii Europejskiej, musimy działać razem, aby uczynić ją jeszcze silniejszą.